Ze mną prawdziwy zdobywca, człowiek, który skompletował pucharowy hat-tryk, Mateusz Wdowiak. Mateusz, no, można byłoby tutaj się zastanawiać, myśleć, jakie pytania ci zadać. Ja nie będę może zadawał pytania, tylko po prostu chcę dowiedzieć się, co ci teraz towarzyszy, jakie to jest uczucie, jakie to są emocje. No, nie do opisania, trzeci raz z rzędu puchar zdobyć. Tutaj na Narodowym pierwszy raz, także dodatkowy smaczek, emocje. Wielu kibiców było na trybunach, nieśli nas naprawdę. Serce się radowało w końcówce, jak już się cieszyli, jak już wiedzieliśmy, że nic nie jest w stanie nam tego odebrać i potem jak się razem cieszyliśmy po meczu, no to coś niesamowitego naprawdę. Każdy z tych trzech pucharów przez ciebie wygranych smakuje tak samo, czy któryś jest tam gdzieś wyżej w rankingu? Da się to w ogóle jakoś ocenić? Trzy różne puchary. Z Krakowią po 72 latach bodajże trofeum Krakowia zdobyła. W zaliczonym czasie gry też niezwykłe emocje. W tamtym roku nie było mi dane zagrać, ale dziś wspierałem drużynę i też okoliczności były takie, że goniliśmy wynik i też emocji było sporo. Tylko szkoda, że bez kibiców, bo wtedy totalnie nie było kibiców. Sztuką jest zdobyć puchar, ale większą jest obronić i no, to jest naprawdę chwała zespołowi, drużynie, trenerom, kibicom, wszystkim, bo naprawdę to jest lada wyczyn, nie lada wyczyn, przepraszam. I jeszcze tutaj, gdzie tylu kibiców, tyle taka atmosfera, no to naprawdę, no, to będziemy długo wspominać. Teraz jest szalona radość, ale myślę, że też za kilkanaście lat sobie zdamy sprawę, że to są piękne chwile, piękne rzeczy i dla takich chwil warto żyć i po to się poświęca wiele, żeby trenować, żeby grać na takich stadionach, na takich meczach i żeby to po prostu też wygrywać, bo to jest taka wisienka na torcie albo truskawka, jak to niektórzy mówią. Wielu kibiców, ekspertów zastanawiało się przed spotkaniem, jak będzie ten mecz wyglądał. No, zaczęło się dla nas wszystko perfekcyjnie od bramki Gutka, przed przerwą jeszcze twoje trafienie. Tak wyglądał ten mecz, jak sobie gdzieś tam założyliście w szatni, czy jednak wydarzyło się no i to wszystko potoczyło się troszkę inaczej? Przed meczem można sobie wiele rzeczy zakładać, natomiast są różne okoliczności. Można zakładać, jak przeciwnik zagra, a czasami jednak może się to okazać nieprawdą. Natomiast my byliśmy dobrze przygotowani, spodziewaliśmy się tego. Wydaje mi się, że troszkę nam uciekał ten pressing na początku wysoki, bo za łatwo się dawaliśmy spychać do obrony niskiej, ale tam też jesteśmy świetni i w sumie byliśmy też na to przygotowani. My jesteśmy praktycznie na każdą ewentualność przygotowani. Jesteśmy świetnie zorganizowaną ekipą, każdy sobie pomaga, wiemy co mamy robić i też fantastycznie przychodziliśmy do tych faz przejściowych. Dwa razy tak naprawdę z kontry, gdzie wiedzieliśmy, że tych przestrzeni będzie dużo. Mówiliśmy sobie, żeby to wykorzystywać i dzisiaj to zrobiliśmy. Puchar wraca do Częstochowy. Mateusz Wdowiak szczęśliwy. Dziękuję za rozmowę i raz jeszcze wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo.